istnieje wyjątkowa kraina. Kraina bajki. Dzieci, być może wy tego nie wiecie, ale bajki, które tak lubicie, pozostaną z wami na zawsze. One nauczą was marzyć, walczyć ze złem, czynić dobro, wierzyć w cuda i kochać. Dzisiaj opowiem wam bardzo starą baśń, która pojawiła się dawno, dawno temu i od tamtej pory żyje w każdym domu i każdy rodzic opowiada ją na swój sposób. Stworzyliśmy z tej opowieści bajkę malowaną piaskiem, która będzie zrozumiała nawet dla dorosłych. Przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Ja jestem królem tego królestwa, gdzie ta historia się narodziła. W pięknym domku, pośród lasu, żył sobie leśniczy, człowiek dobry i łagodny. Mieszkał z córką, dziewczyną śliczną i pracowitą. Dobrze im się razem żyło.